Pani prezes, targi w Kielcach to okazja do świętowania i do rozmowy o wyzwaniach. To czego jest więcej? Bardziej przedsiębiorcy świętują czy dyskutują o różnych wyzwaniach, jakie są do pokonania? To czas i świętowania i wyzwań świętuje na pewno Generalna Dyrekcja, 200 lat swojego istnienia. My jako Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogowinstwa w tym roku też mamy jubileusz 25-lecia. Ale wyzwań jest chyba więcej niż, niż świętowania. Druga perspektywa do łatwych nie należy, w związku z tym no, trzeba się przede wszystkim skupić na ciężkiej pracy. Poproszę więcej o tych wyzwaniach, a przede wszystkim, co jest potrzebne do ich pokonania? Czy to są jakieś kwestie regulacyjne, działań głównych urzędów, czy może inicjatywy przedsiębiorców? E to są raczej chyba wyzwania stojące przed zamawiającymi, jeśli chodzi o w ogóle kwestie rozwiązania tych problemów, bo no, druga perspektywa, tak jak podejrzewaliśmy i, i jak mówiliśmy, to czas realizacji wielu przedsięwzięć w dość krótkim czasie, a co za tym idzie skutki takich kumulacji, czyli wzrosty cen, a co za tym idzie, kosztów realizacji kontraktów, szczególnie tych kontraktów realizowanych w formule zaprojektuj i buduj, czyli tych trzyletnich, gdzie minęło 4 czy też 5 lat od momentu, jak firma składała ofertę, do czasu, kiedy kontrakt realizuje. To, tyl, to nie tylko wzrosty cen podstawowych materiałów, które są wykorzystywane w procesie budowy dróg, ale przede wszystkim problemy na rynku pracy. Tego w pierwszej perspektywie nie mieliśmy. Szacuje się, że w całym budownictwie brakuje ponad 100 tysięcy osób. Gros tych osób właśnie to są ci pracownicy, którzy których chętnie zatrudniłby firmy wykonawcze. Przy problemach z zatrudnianiem pracowników, problemach z zatrudnianiem firm podwykonawczych rośnie presja płacowa. Te wzrosty płac w budownictwie infrastrukturalnym są wyższe niż te, które są odnotowywane w innych gałęziach przemysłu. W związku z tym tych problemów jest naprawdę bardzo dużo. Do tego jeszcze duży front robót na kolei, a więc problemy z transportem kruszyw na budowy. No jest naprawdę dużo takich obszarów, które wymagają tutaj ścisłej współpracy wykonawcy z zamawiającym. No Nie zapominajmy, że kontrakty drogowe są kontraktami infrastrukturalnymi. To nie jest kontrakt kubaturowy na małym obszarze, ale to są dziesiątki kilometrów dróg, gdzie pojawiają się różne problemy, które wymagają no dość szybko Takiej reakcji ze strony zamawiającego, ze strony inżyniera kontraktu. W związku z tym, no. Y nie brakuje, nie brakuje tych, tych wyzwań. Dochodzą jeszcze problemy, które już od dwóch lat są nierozwiązane dotyczące różnych stawek podatku VAT na roboty utrzymaniowe, gdzie tutaj, no, odbijamy się od Ministerstwa Finansów do Ministra Infrastruktury i Generalnej Dyrekcji przez komisje sejmowe, a no niestety temat do dzisiejszego dnia nie znalazł Swojego pozytywnego zakończenia, i firmy ponoszą konsekwencje finansowe idące w dziesiątki milionów złotych, wynikające z tego, że dwie państwowe agendy rządowe no, nie, nie mówią jednym głosem, jeśli, jeśli chodzi o ten problem. Targi to oczywiście tradycyjna funkcja wystawiennicza, ale też z tego, co pani mówi, wynika i z programu targów to też okazja do dyskusji, do wymiany opinii, no i też do załatwienia ważnych problemów w branży, po to, aby w interesie zamawiających i wykonawców i oczywiście tych, którzy na końcu korzystają z różnych obiektów i dróg, a więc to wszystko jest ważne, aby te sprawy załatwiać. Tak, targi... To takie dobre miejsce, bo jesteśmy na określonej niewielkiej powierzchni. Są wszyscy ci, którzy coś tutaj mają do powiedzenia, jednocześnie są ci, którzy też decydują. W związku z tym łatwo na niewielkiej przestrzeni spotkać się, wyartykułować problemy, i nawet jeżeli ich nie uda się tutaj rozwiązać, to myślę, że to jest dobre miejsce, dobra płaszczyzna, żeby o tym porozmawiać, umówić się na kolejne spotkania, nawet zainicjować tutaj pewne wspólne przedsięwzięcia, które już w mozolnej, codziennej pracy będzie można starać się rozwiązać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.